Popularyzacja nauki jako wsparcie w transformacji regionu konińskiego. W ramach tego projektu WSKM realizuje cykle spotkań z mieszkańcami regionu, podczas których poruszany jest cały wachlarz zagadnień dotyczących ekonomii, ekologii, nowych technologii, czy jak w tym przypadku profilaktyki zdrowotnej. Problem polega na tym, że choroby układu krążenia są choroby cywilizacyjne. One są częste, tym bardziej częste, im dłużej żyjemy. I praktycznie leczenie skuteczne jest zależne przede wszystkim od naszych zachowań. Medycyna ma swoje miejsce, leki są skuteczne, są dobre, nasze zabiegi też są skuteczne, ale jeżeli pacjent potrafi zadbać o siebie przez najprostsze rzeczy, takie jak aktywność fizyczna, takie jak odpowiednia dieta, to medycyna ma tych problemów wtedy mniej. I warto ludziom generalnie tłumaczyć, jak postępować, żebyśmy mogli żyć jak najdłużej, jak najlepiej. Podczas wykładów specjaliści wyjaśniają w przystępny sposób zawiłości związane ze specyfiką poszczególnych tematów. W siedzibie WSKM w Koninie odbyło się spotkanie, podczas którego dr Krystian Karbowy, lekarz-kardiolog, rozmawiał z seniorami na temat chorób serca i układu krążenia. Rozmowy takie, jak podkreśla dr Karbowy, okazują się bardzo potrzebne, bo jeśli świadomość osób starszych jest na wystarczającym poziomie, to powszechna wiedza już taka nie jest. Niestety wygląda źle. Ja jestem anestezjologiem, czyli pracuję na oddziale intensywnej terapii i czasami muszę powiedzieć, że jestem przerażony, bo z pacjentami nie rozmawiamy. Nasi pacjenci najczęściej, mówiąc wprost, są nieprzytomni. Natomiast to, co my musimy uświadomić rodzinom, to jest bardzo smutne. Wielokrotnie mamy sytuację, że dosyć szybko dochodzimy do wiedzy, że ten pacjent musiał chorować od dawna, a rodzina mówi, ale on nigdy nie był u lekarza, czyli był zdrowy. I to jest błąd, który popełniamy w społeczeństwie bardzo często. Nie dbamy o swoje zdrowie, zanim nie stanie się nieszczęście. Wykład przeprowadzony przez lekarza medycyny Krystiana Karbowego, zatytułowany Choroby serca i układu krążenia, odbył się 5 października. Jest częścią projektu Popularyzacja nauki jako wsparcie w transformacji regionu konińskiego, realizowanego przez Wyższą Szkołę Kadr Menedżerskich.